Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z Izabelą Podlaską-Konkel z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 22 do 28 lutego 2016 roku. Iza, co nas czeka w tym tygodniu? Będziemy w tym tygodniu podekscytowani i podburzeni trochę przez pełnię księżyca, która w poniedziałek utworzy się w znaku panny. A to oznacza, że będziemy w pierwszej połowie tygodnia bardziej nerwowi, ale też bardziej zdeterminowani, żeby realizować swoje cele lub osiągnąć sukces, nawet kosztem jakiejś sprzeczki czy pójścia bardzo do przodu w jakichś sprawach. Więc w pierwszej połowie tygodnia bądźmy zdecydowani, nie będziemy jakoś szczególnie rozpraszani przez inne sprawy, więc to jest dobry tydzień, żeby zaplanować sobie jakieś trudne zadania, ponieważ pełnia księżyca w znaku panny sprawi, że będziemy bardziej obowiązkowi, bardziej będziemy zwracać uwagę na szczegóły i to jest bardzo dobry tydzień na załatwianie jakichś różnych spraw zdrowotnych, tak? Chodzenie po recepty, robienie badań, czy po prostu w ogóle rozpoczynanie diety, czy nowego, zdrowszego trybu życia, bo panna właśnie związana jest z tymi sprawami. W drugiej połowie tygodnia będziemy już bardziej troszeczkę spokojniejsi, nawet niektórzy poczują się sennie, ponieważ w weekend Słońce ustawi się w koniunkcji z Neptunem, a to jest bardzo dobry układ na towarzyskie spotkania, ale też korzystanie z różnych ciekawych zaproszeń i to jest taki weekend, w którym lepiej odpocząć, nie stresować się, nie podpisywać jakichś trudnych, skomplikowanych umów, bo nie będzie nam się chciało ich czytać i ogólnie będziemy w drugiej połowie tygodnia bardziej nastawieni na odpoczynek i przebywanie z bliskimi. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą skoncentrowane na swoich sprawach i w zasadzie wszystko im się będzie udawało. Barany będą chciały pozałatwiać różne zaległe sprawy, będą chciały pozbyć się jakichś ogonów, które się za nimi ciągną i to jest bardzo dobry tydzień, żeby zrobić wokół siebie trochę więcej porządku. Słońce będzie sprzyjało wyjaśnianiu różnych ukrytych spraw, kończeniu tego, co sprawiało Wam trudność, więc spokojnie w tym tygodniu możecie się tej pełni nie bać, dlatego że ona właśnie pokaże Wam, co trzeba w życiu naprawić, zmienić, ulepszyć i w tych dziedzinach życia właśnie szczęście będzie Wam bardzo mocno sprzyjać. W dobrych humorach będą lwy, ale lwom w tym tygodniu dużo rzeczy będzie uchodziło na sucho, dlatego że bardzo korzystnie na lwy będzie wpływała planeta Wenus, więc spotkacie na swojej drodze życzliwych ludzi, będziecie mogli też liczyć na to, że ktoś coś zrobi za Was albo podszepnie Wam, jak rozwiązać jakąś trudną sprawę. Więc ten tydzień jest bardzo dobry dla współpracy, miłości, randek i też proszenia innych o pomoc. W całkiem niezłych humorach będą strzelce, ale strzelce trochę inaczej niż pozostałe znaki ogniste postanowią bardzo samodzielnie zabierać się za różne sprawy. Będzie pełno wszędzie strzelców tam, gdzie trzeba wymyśleć coś od nowa albo zburzyć jakiś stary porządek. Trochę taka buntownicza energia Was w tym tygodniu ogarnie, ale wielu strzelcom właśnie wyjdzie to na dobre, dlatego że różne sprawy, których nie dawaliście rady ruszyć, w tym tygodniu wreszcie uda się przepchnąć i pod koniec tygodnia spokojnie będziecie mogli odpocząć i będziecie bardzo zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce w tym tygodniu mają bardzo ważne zadania do zrealizowania. Szczególnie byki mogą poczuć, że czas uratować jakieś osoby, które są w potrzebie albo pomóc finansowo komuś, kto sobie nie daje rady, bo Słońce w koniunkcji z Neptunem w tym tygodniu natchnie Was właśnie na pomaganie i na otwieranie się na innych ludzi. W drugiej połowie tygodnia natomiast, kiedy pełnia troszeczkę się rozejdzie, to jest dobry czas na porządkowanie różnych spraw, ale też papierów czy robienie generalnych porządków. Panny natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę rozbiegane. Pełnia księżyca w Waszym znaku zodiaku w pierwszej połowie tygodnia sprawi, że możecie mieć troszeczkę za dużo, tak? Zadań, próśb czy spraw do załatwienia, więc na spokojnie podchodźcie do wszystkiego, ponieważ jesteście świetnymi organizatorami, na pewno uda Wam się wszystko pogodzić. Natomiast nie ulegajcie różnej presji emocjonalnej, tak? Nie ulegajcie naciskom ze strony innych ludzi i trzymajcie się tego, co ustaliliście wcześniej i dzięki temu nie będzie nerwowo. W drugiej połowie tygodnia bardzo dobry czas właśnie na randki, na odpoczynek, na wyjazdy. Słońce z Neptunem w opozycji do Waszego znaku zodiaku na pewno pomoże Wam odpocząć i zdystansować się troszeczkę do nerwów, które możecie mieć w tym tygodniu. Natomiast koziorożce będą w tym tygodniu bardzo rzeczowe, bardzo konkretne i uda Wam się dopiąć jakąś sprawę, którą od stycznia praktycznie zajmujecie się nią. To jest dobry też czas, żeby ubiegać się o jakieś dotacje, pomoc finansową lub też załatwiać sprawy w banku.
Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą trochę spokojniejsze od pozostałych znaków zodiaku. Bardziej skupią się na swoich prywatnych sprawach i nie będą wychylały się przed szereg. Szczególnie bliźnięta mogą poczuć, że to, co trzeba zrobić w pracy, wymaga od nich skupienia, wymaga od nich cierpliwości, więc trudno będzie je wyciągnąć na imprezy, randki czy jakieś aktywności sportowe. Dopiero w weekend bliźnięta przypomną sobie o znajomych i przyjaciołach, ale wcześniej praca, nauka, spokojne obowiązki to jest to, co bliźniętom będzie sprawiało niekłamaną przyjemność. Rzadko się w życiu bliźniąt zdarza taki tydzień, więc wykorzystajcie go po to, żeby zrobić coś naprawdę ważnego. W całkiem dobrych humorach będą wagi, które planety będą bardziej namawiały do rozrywkowego stylu życia, więc wagi przeciwnie niż bliźnięta żadnymi obowiązkami czy nauką nie będą chciały się przejmować, a raczej sztuka, twórczość, zabawa i przyjaciele to jest to, co przez cały tydzień będzie wagi pochłaniać. Ale też na początku tygodnia trochę uważajcie, dlatego że pełnia będzie w takich konfiguracjach do Waszego znaku zodiaku, które może wyciągnąć na jaw różne Wasze tajemnice. Więc w poniedziałek nie zwierzajcie się osobom, które lubią plotkować, pilnujcie się, jeżeli zwłaszcza macie coś na sumieniu, ponieważ ta pełnia może sprzyjać temu, że ktoś coś ujawni i potem trzeba będzie odkręcać różne towarzyskie sytuacje. Wodniki za to będą promienieć, wodnikom w tym tygodniu nie grożą żadne przykrości ani trudności. To jest bardzo dobry tydzień, żeby zająć się pracą, żeby spokojnie zarabiać pieniądze, albo żeby wymyśleć jakiś niezwykły projekt, który będzie sprzyjał temu, żebyście się wzbogacili. Więc praca, nauka, obowiązki, ale też szukanie nowego pomysłu, to jest to, co wodniki będzie bardzo mocno pochłaniać. W niedzielę też wodnikom będzie sprzyjało szczęście w miłości, jakiś proroczy sen to Słońce z Neptunem może wodnikom zesłać. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą bardzo uczuciowe. Pełnia szczególnie obudzi silne emocje w rakach, które w tym tygodniu będą śmiać się i płakać na przemian. To jest dobry tydzień, żeby troszeczkę uspokoić jednak nerwy. Szczególnie w pierwszej połowie tygodnia nie ulegać jakimś takim negatywnym emocjom, ponieważ to, co się w poniedziałek i wtorek będzie działo, nie wpłynie znacząco, nie zmieni na minus, tak, Waszej sytuacji. To są tylko doraźne sytuacje, które szybko trzeba wyjaśnić, czy stanąć na wysokości zadania, nawet jeżeli jesteście spóźnieni, czy czegoś zapomnieliście. Dzięki kreatywności i uśmiechowi w tym tygodniu uda się rakom przeżyć i wyjść na prostą. Szczególnie w weekend też bardzo dobry czas dla raków na sprawy rodzinne i uczuciowe. Skorpiony natomiast w tym tygodniu będą bardzo flirtowały, romansowały. Wenus, która jest w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku, i Mars, który cały czas w Waszym znaku przebywa, sprawią, że będziecie wyjątkowo atrakcyjni dla płci przeciwnej, więc to jest dobry czas, żeby się umawiać na randki, na spotkania, wychodzić do ludzi, bo samotne skorpiony szczególnie w tym tygodniu mogą spotkać jakąś ciekawą osobę, która może być ważna w Waszym życiu. Natomiast też dla skorpionów uwaga, nie wydawajcie za dużo, Wenus w kwadraturze do Waszego znaku może sprawić, że będziecie mieli pokusy zakupów, prezentów, dodatkowych wydatków, więc tutaj trzymajcie rękę na pulsie i nie używajcie za często portfela, jeżeli nie jest to konieczne. Natomiast ryby w tym tygodniu będą z jednej strony bardzo aktywne, bardzo przedsiębiorcze, przebojowe, to jest dobry czas, żeby się zaprezentować, przebić, pokazać, na co Was stać. Natomiast z drugiej strony będziecie troszeczkę jakby w innym świecie, tak? Słońce w koniunkcji z Neptunem w Waszym znaku zodiaku sprawi, że uważnie zapamiętujcie sny, patrzcie, co się dzieje wokół Was, bo coś ważnego może się dziać w tym tygodniu, co wpłynie na całe nawet Wasze życie, więc to jest czas, kiedy warto nie przegapić jakiejś okazji, szczególnie dlatego, że Jowisz Wam cały czas sprzyja, więc bądźcie odważni i w sprawach zawodowych i uczuciowych. Dziękujemy za uwagę. Wszystkim 12 znakom zodiaku życzymy udanego tygodnia. Po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl i pozdrawia Was wszystkich kot Filipek, który bardzo dzisiaj chciał wystąpić.